Witnica. Miasteczko leżące na skraju Doliny Warty, w połowie drogi wodnej pomiędzy jej ujściem do Odry i ujściem do niej Noteci. Usytuowane jest na historycznym trakcie Paryż-Akwizgran-Berlin-Gdańsk-Petersburg. Mieszkańcy 7-tysięcznego miasteczka dumni są ze swego ostańca, jedynego dziś na ziemi lubuskiej zabytkowego browaru z rodowodem sięgającym roku 1848. Choć tradycje piwowarstwa są tu dokumentowane datą roku 1337. Zakład przed rokiem 1945 nosił nazwę Browar pod Gwiazdą. Okazało się, że pod Gwiazdą Szczęśliwą. Przetrwał bowiem wiele kryzysów. I żywiołową kapitalistyczną konkurencję drugiej połowy XIX wieku, kataklizm I wojny światowej i jej następstwa, kiedy to zniknęło tak dużo piwowarskich zakładów, i wielki kryzys końca lat 20., a potem konkurencję wielkich niemieckich spółek piwowarskich. Zakład szczęśliwie uchował się także w roku walk nad Odrą i klęski Niemiec. Miał być zdemontowany i wywieziony do Związku Radzieckiego. Po wojnie trzykrotnie dał sobie radę z widmem likwidacji, choć tyle innych piwowarskich siłaczy padło. Nic dziwnego, że i polscy piwowarzy w ostatnim okresie nawiązali do historycznego logo. I dziś flagi firmowe z gwiazdą sławią tę małą, ale jakże jarą warzelnię, znowu dającą sobie radę z wielkimi piwnymi koncernami. Dzieje tego browaru są przykładowe wręcz, modelowe, podręcznikowe dla dziejów rozwoju piwowarstwa tej części Europy. Bo to i kolonizacja na prawie niemieckim, która owocowała karczmą we wsi obowiązkowej i przez pewien czas cystersi, którzy tą wsią władają, domagając się, żeby tutaj się chłopi w ramach dani dostarczali im chmielu do swojego piwa. I tak też tutaj było. I były dwie karczmy tutaj przez długi okres czasu. Jedna prawie przez 400 lat znajdowała się w posiadaniu takiej rodziny Feuerherrnów. A ta druga była dość specyficzna, bo była karczmą sołtysa, który miał przywilej barzenia piwa bez płacenia podatku. On miał swój folwark. My jesteśmy na terenie dawnego folwarku sołtysiego, ale w wyniku wojny 30-letniej ten sołtys popadł w długi nieszczęście i margrabia przejął jego folwark i stworzył folwark swój, książęcy, tu, na tym terenie. I ci Feuerherrnowie od tamtej karczmy ten folwark tutaj, czy ten karczmy tutaj wynajęli. I takie są początki tego miejsca. Browar obchodzi teraz jubileusz 165 lat, ale to jest bardzo umowna data. Bo bazowano na pocztówce, jaką sobie wydali ci ostatni właściciele w ciągu ostatnich prawie 100 lat tego browaru, Handkowie, którzy od tamtego właśnie Feuerherrna tę karczmę i browar nabyli. A że to się stało w roku 1848, stąd ta umowna data. Początkowo to była właśnie ta część tutaj mniejsza, tą, którą widzimy z drugiej strony, tam jest ten wysoki gmach, to jest słodownia zbudowana na początku XX wieku. Browar Witnica to jedyny browar funkcjonujący na ziemi lubuskiej. Stąd spadły na nasze barki obowiązki kultywowania tradycji piwowarskich na tych ziemiach. Witnica jest czysta i zielona,
więc my również produkujemy produkt czysty i zielony. Wśród takiego otoczenia można wyprodukować naprawdę dobre piwo. Firma nasza nastawiona jest na produkcję produktów specjalnych, dających satysfakcję piwoszom, którzy wiedzą, co to jest prawdziwe piwo i korzystają z tej dobroci, że jeszcze na tych ziemiach uchował się taki browar, który produkuje piwa naturalne. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Jest to dział leżakowni. Właśnie na tym dziale piwo dojrzewa i nabiera wszystkich walorów, które powinny znajdować się w piwie. Ta leżakownia posiada 26 tanków po 26 tysięcy litrów piwa. W tych tankach piwo dojrzewa i nabiera wszystkich walorów, jakie powinny znajdować się w piwie. Piwo ma w sposób naturalny znakomite warunki do leżakowania. My szczycimy się tą leżakownią, bo to jest oddział wyjątkowy, który rzadko już występuje w branży piwowarskiej. W obecnym czasie wytwarzamy 16 marek handlowych piwa i te marki stale rosną. Mówią o nas, że jesteśmy zagłębiem piw smakowych. Marka Lubuskie. Chcieliśmy podkreślić fakt, że browar nasz funkcjonuje na ziemi lubuskiej. Chcemy promować i jednoczyć nasze województwo. Browar Witnica jest to browar z duszą. Tutaj pracują ludzie, którzy produkują ten produkt prosto z serca. Dlatego w krótkim czasie zyskuje serca naszych konsumentów. Znajdujemy się w sercu browaru, czyli w warzelni. Tutaj są następujące naczynia. Kadź zacierna, kadź filtracyjna oraz z tyłu widać kocioł warzelny. W kadzi zaciernej następuje proces zacierania, to znaczy rozdrobniony słód jest mieszany z wodą i wszystkie potrzebne nam substancje przechodzą do roztworu, tworząc ekstrakt. Tutaj mamy kadź filtracyjną, gdzie następuje oddzielenie wysłodzin, czyli tych stałych pozostałości po zacierze, od ekstraktu, czyli już tworzymy tutaj brzeczkę. Z kadzi filtracyjnej brzeczka trafia do kotła warzelnego i to właśnie tam następuje gotowanie brzeczki z chmielem. Z kotła warzelnego brzeczka trafia do kadzi osadowej, gdzie następuje oddzielenie pozostałości osadów, a później następuje chłodzenie tej brzeczki i taka brzeczka trafia do kadzi fermentacyjnych. Znajdujemy się na rozlewni. Tutaj piwo jest najpierw depalatyzowane, następnie przechodzi przez wyładowarkę, później idzie do myjki, gdzie oczywiście są myte buteleczki. Później przechodzą przez lampy UV, które sterylizują te butelki. Butelka trafia na monoblok, gdzie jest napełniana piwem. Następnie z monobloku wędruje poprzez ekran butelek pełnych, gdzie są obserwowane nalewy, a także czy nie znajduje się jakiekolwiek zanieczyszczenie w butelce, na etykieciarkę. Tutaj jest odpowiednimi etykietkami oklejane i datowane i już trafia na magazyn. Nasze piwo wyróżnia się tym od innych piw, że jest bardzo długo fermentowane, to znaczy około 2 tygodni i nie dodajemy żadnej chemii przede wszystkim, a także idziemy na jakość, a nie na ilość. W bieżącym 2013 roku przypada 165. rocznica browaru. Z tej okazji na browarnianym dziedzińcu zorganizowano piknik dla mieszkańców Witnicy, którzy tłumnie przybyli, aby uczcić swojego jubilata. Zabawie towarzyszyły występy zespołów muzycznych. W czasie pikniku nie zabrakło również miejscowych przysmaków. Ruszty uginały się od apetycznego mięsiwa. Z
wspaniałe szaszłyki oczywiście najlepiej smakowały popite kuflem świeżego piwa z browaru Jubilata. Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejną okrągłą rocznicę. Polecam piwo z Witnicy, namawiam do próbowania, degustowania i spożywania na co dzień.